13 lutego wspominamy świętego Pawła Liu Hanzuo, prezbitera i męczennika. Paweł urodził się w 1778 roku w prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach, w rodzinie chrześcijańskiej. Rodzice przekazali mu wiarę katolicką i dobre wychowanie, ale z powodu ubóstwa nie mogli zapewnić mu możliwości uczenia się. Ubóstwo towarzyszyło Piotrowi przez całe życie. Od dziecka trudnił się pasterstwem. Misjonarz, który tam pracował, pomógł mu rozpoznać powołanie do kapłaństwa. W wieku 24 lat Piotr uprosił księdza rektora o możliwość studiowania w seminarium, choć był analfabetą. Ponieważ nie mógł opanować języka łacińskiego, w którym wówczas uczono w seminariach, otrzymał specjalne pozwolenie, dzięki któremu filozofię i teologię studiował w języku chińskim. Miał 35 lat, gdy przyjął święcenie kapłańskie. Z powodu trwających prześladowań katolików, posługę kapłańską Piotr musiał sprawować w nocy, w dzień pracował jako handlarz. W 1818 roku przeniósł się do prowincji Shantung na wschodzie Chin. Zatrzymał się w pewnej chrześcijańskiej rodzinie. W przeddzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny poprosił świeżo nawróconego stolarza o wykonanie zadaszenia potrzebnego na uroczystość. W trakcie projektu ksiądz Paweł upomniał stolarza, gdyż pracę wykonał niedokładnie. Ten, rozzłoszczony, doniósł miejscowym władzom i już nazajutrz, 15 sierpnia 1818 roku, gdy Paweł odprawiał mszę świętą, został aresztowany. Zdążył uprosić tylko, by pozwolono mu dokończyć mszę. W czasie rozprawy sądowej namawiany był do wyparcia się wiary. Jego stanowczość jednak tak zirytowała mandaryna, że kazał go wychłostać 40 skórzanymi rzemieniami, po czym wydał wyrok śmierci. Wykonano go przez uduszenie 13 lutego 1819 roku. Ksiądz Paweł miał wtedy 41 lat. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Pawła, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.